W zeszłym roku z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza seniora Karola Kulisza miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w celi śmierci Kulisza w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Wczoraj, 8 września, w kościele Ebenezer w Dzięgielowie wspominano to wydarzenie. Związane jest to z tym, że przed rokiem, właśnie 11 września, udało nam się mimo pandemii zrealizować pewien plan i pojechać do obozu koncentracyjnego Buchenwald koło Weimaru w Niemczech, aby odsłonić tablicę pamiątkową związaną właśnie z osobą księdza seniora Karola Kulisza, który urodził się między innymi tutaj w Dzięgielowie, a myślę jako postać znana na całym Śląsku Cieszyńskim po jednej i po drugiej stronie Olzy. I to była delegacja ze strony tutaj właśnie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Polski, a głównie tutaj nasz diakonat Ebenezer, ale właśnie dzięki zaangażowaniu Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, a zwłaszcza tutaj właśnie ze stowarzyszeniem Hereditas, ksiądz senior Karol Kulisz, który rozpoczął swoją działalność duszpasterską właśnie w Ligocce Kameralnie, a potem kontynuował w Cieszynie jako proboszcz senior, czyli obecnie można by powiedzieć biskup diecezji cieszyńskiej, a potem też jako duszpasterz, założyciel diakonatu, czyli zgromadzenia, byśmy dzisiaj powiedzieli, sióstr zakonnych w Kościele Ewangelickim i potem całego dzieła związanego z diakonią, ewangelizacją i misją, czyli domu tutaj opieki, domu dziecka, całej innej jeszcze szerokiej działalności diakonijnej, czyli udzielania pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie, jako świadectwo wiary, jako właśnie też i można by powiedzieć wiary czynnej w miłości, a z drugiej strony właśnie tego dzieła ewangelizacyjno-misyjnego. Tego dnia wspominano również zmarłego w zeszłym roku księdza Emila Gajdacza, który pracował nad książką przybliżającą historię księdza Karola Kulisza. Nie doczekał się jej wydania, ukazała się po jego śmierci. Zafascynowany też historią, osobą księdza Karola Kulisza, też były duszpasterz diakonatu, przygotowywał właśnie książkę, która została potem w listopadzie 2020 roku wydana przy współautorze księdzu Janie Badurze o księdzu Karolu Kuliszu. Sam ksiądz Emil Gajdacz już tego nie dożył, gdyż właśnie pod koniec września 2020 roku zachorował na COVID, trafił do szpitala i zmarł 13 października 2020 roku. No i też chcemy w taki sposób przypomnieć tą też nietuzinkową i niezwykłą postać duszpasterza, też i kaznodziei, mówcy, wykładowcy, no wspaniałego człowieka, i dlatego też myślimy o księdzu Emilu Gajdaczu i o tym, co zrobił też dla Cieszyna i dla ziemi cieszyńskiej, dla Dzięgielowa. Postać księdza seniora Karola Kulisza przybliżył obecnym na spotkaniu Adam Cieślar ze Stowarzyszenia Hereditas z czeskiego Cieszyna. To jest historyczne stowarzyszenie, które bada właśnie dziedzictwo, spuściznę naszych przodków i propaguje to ich życie i ich przykład wiary. Chcemy szczególnie dotrzeć do młodego pokolenia z tą historią, która jest znamienna. I nasze stowarzyszenie postanowiło spłacić taki dług śląskich ewangelików i tam w Buchenwaldzie umieścić tablicę pamiątkową w 80. rocznicę śmierci. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.